jest mi niezmiernie miło, że przy tej pięknej, wspaniałej pogodzie, przy komplecie zacnych, przesympatycznych, wspaniałych gości, mieszkańców i w ten piękny wrześniowy dzień możemy się tutaj spotkać, aby dokonać otwarcia trzech ulic, na które tak długo, w zasadzie przez pokolenia, mieszkańcy czekali. Jeszcze do niedawna wydawało się to niemożliwe, a dzisiaj możemy już stąpać po twardej nawierzchni i nie topić się w błocie, które no niestety, ale przez wiele lat tutaj zalega. Jak ważna jest to dla Jadłowa Podlaskiego inwestycja, którą w tym momencie oddajemy do użytku? Każda inwestycja jest ważna dla Janowa Podlaskiego, od tej najmniejszej do największej. Budowa dróg to przede wszystkim podstawa bytu i egzystencji każdej rodziny. To polepszanie jakości życia mieszkańców. No i oczywiście trzeba powiedzieć, że każda droga dobudowywana tworzy już coraz większą sieć wyremontowanych ulic na terenie Janowa Podlaskiego i gminy Janów Podlaski. Śmiem powiedzieć, że jeszcze jedna kadencja, jeżeli będzie to dane, to skończymy oczywiście w Janowie wszystkie ulice, gdzie będziemy wtedy mogli myśleć o bardziej przyjemnych sprawach, o potrzebach rzędu wyższego, bo dzisiaj jeszcze ciągle jesteśmy jakby zagubieni w tyle i próbujemy to wszystko nadrabiać, ale nie mamy się czego wstydzić, ponieważ nie jesteśmy osamotnionym samorządem w tym zagubieniu. Wiele samorządów jest o wiele gorszej sytuacji od nas. To wszystko jest przejściowe. Najważniejsze, żeby w najbliższych latach utrzymał się program przebudowy dróg lokalnych, żebyśmy mogli korzystać ze środków pomocowych, bo jak wszyscy wiemy, żadna gmina sama nie jest w stanie przetrwać ani się utrzymać, chociaż obowiązki, które spadają na gminę, jest ich coraz więcej i no i z coraz większym trudem je się pokonuje, tak to trzeba powiedzieć. Łąkowa, Podborna i Kąpielowa, tak sam porównując, około 2 km prawdopodobnie łącznie wszystkich ulic i 3 miliony złotych łącznie z odszkodowaniami i podziałem działek. To dużo. Czy trudno było to zrealizować? Rada Gminy była na tak. To znaczy nie, no jeżeli chodzi o kwestię finansową, to tak jak mówię, nie mamy kłopotów finansowych jako gmina i to nam pozwala na normalne funkcjonowanie. Niemniej jednak te odcinki były dla nas bardzo ważne z wielu powodów. Po pierwsze, pierwszy odcinek przy targowisku gminnym to był jedyny odcinek, który jeszcze nie został zrealizowany i szpecił targowisko, szpecił miejsce przy cmentarzu. No i to sprawiało wrażenie takiej niedoróbki, która wkurzała wszystkich. Natomiast na dzień dzisiejszy no mamy ten problem już rozwiązany. Następnie mieszkańcy ulicy Podbornej, no, oni też twierdzili, że to pierwsza z ulic osiedlowych, która powstała poza centrum i dlaczego jeszcze do dzisiaj nie jest zbudowana. Ulica Łąkowa również była w bardzo fatalnym stanie, a tutaj przy ulicy Kąpielowej, no tak jak widzimy, nowe domy, nowe osiedle, też bardzo potrzebne, wspaniałe miejsce, blisko zalewu, więc wszystkie te ulice z punktu widzenia potrzeb realizacji inwestycji drogowych były bardzo ważne. Mozolnej, codziennej pracy, dzięki fachowości udało się wybudować ulice, co do których nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń i które, mam nadzieję, będą służyć nie przez 5-10 lat, bo dzisiejsza jakość wykonywanych prac pozwala na to, aby trwałość dróg i ulic określana była na co najmniej kilkanaście lat. Mamy już takie dowody, bo przecież w 2005 roku ta sama firma budowała ulicę Naruszewicza, Konopnickiej, kawałek Sienkiewicza i przy stadionie kawałek Narutowicza. To była trudna inwestycja?
Jak każde, nosiły ze sobą znamiona trudności, ponieważ zawsze są jakieś niespodzianki, gdzie trzeba na bieżąco je rozwiązywać, ale dzięki odpowiedniej kadrze, zarówno nadzoru, jak i wykonawczej, poradziliśmy sobie bez problemu, jak widać zresztą. Jak ona przebiegała? Czasowo, finansowo? Czasowo to 2 miesiące przed terminem oddana inwestycja. Finansowo, no tak jak złożyliśmy ofertę, to było skalkulowane. Dużo się w podlaskich gminach buduje dróg? W podlaskich gminach więcej niż powiedzmy w ośrodkach większych typu Białopodlaska, gdzie no, w ostatnim czasie mało tych inwestycji drogowych, bo one głównie mnie interesują jako firmę wykonawczą. Natomiast gminy wszystkie po trochę coś tam budują z tych infrastruktury drogowej. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze piękne wydarzenie w Janowie Podlaskim. Tak jak powiedział przede mną Pan Wójt i kolega Tadeusz, że aż się oko cieszy, jak otwieramy kolejny odcinek, czy to drogi, czy chodnika, który niewątpliwie wpływa na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tych dróg czy chodników. Miejscowości powiatu bialskiego rozwijają się. Tak, jak widać, kolejne nowe inwestycje, tym razem w gminie Janów. Janów z każdym rokiem pięknieje i aż się serce raduje. Powstają nowe ulice. Jestem przekonany, że za kilka lat przy tych ulicach będą powstawały nowe, piękne osiedla. Również starostwo o Janowie Podlaskim nie zapomina. Tak, oczywiście, że nie. Pracujemy w chwili obecnej nad opracowaniem dokumentacji od drogi wojewódzkiej, od miejscowości Osówka w stronę Janowa Podlaskiego i będziemy w przyszłym roku szukać rozwiązań, gdzie aplikować o środki na przebudowę tej drogi. Nie tak dawno, po zaledwie w ubiegłym roku, odbywało się otwarcie ulicy Wiejskiej, jak i ulicy w Starym Pawłowie. Ja również miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu i tak sobie wtedy myślałem, kiedy nadejdzie taki dzień, taka chwila, że będziemy mogli otwierać ulicę na osiedlu Podborna. Rozpatrywanie wniosku trwało jakiś czas, były poprawki, ale w końcu ukazała się lista rankingowa. Wtedy pamiętam, jak dziś zadzwonił właśnie do mnie Pan Wójt, powiedział: Arek, otrzymaliśmy dofinansowanie na nasze drogi. Czy budowa tych ulic w Pana zamysłach, Pana planach to było takie marzenie, które stanowiło szczyt tego, co powinienem osiągnąć? Tak, kandydując do Rady Gminy zobligowałem się i powiedziałem mieszkańcom, że będę się starał i będzie to, można powiedzieć, moim marzeniem wybudowanie tych ulic. Tak się stało, że dzięki dobrej woli Rady Gminy, przychylności Pana Wójta, o uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, uzyskaliśmy 50% dofinansowania na te drogi, których tutaj się znajdujemy i dzięki temu, dzięki właśnie wkładowi własnemu z budżetu gminy, możemy się cieszyć dzisiaj tymi pięknymi drogami, z oświetleniem wspaniałym, z kanalizacją odwodnieniową, z piękną bitumiczną nawierzchnią. Osiedle Podborna to jedno z najładniejszych osiedli w Janowie Podlaskim? Myślę, że jak najbardziej. Wspaniałe osiedle, pięknie położone, z widokami wspaniałymi na las. Bardzo spokojne osiedle. Myślę, że tutaj każdy jest zadowolony z tego, że może być mieszkańcem tych ulic i szczycić się, że mieszka na ulicy Podbornej, Łąkowej czy Kąpielowej. Również inne miejsca w Janowie Podlaskim też dzięki Radzie Gminy Wójtowi zmieniają swoje oblicze? Gmina Janów Podlaski już od, można by powiedzieć, 14 lat, od kiedy rządy objął pan wójt Jacek Chura, zmienia swoje oblicze, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. To od samego początku są budowane ulice, nie tylko w Janowie Podlaskim, ale i w okolicznych wsiach. W tym momencie jesteśmy na etapie budowy drogi w Jakówkach. Inwestycja jest w trakcie realizacji i w tym roku jeszcze jest planowana położenie pierwszej nawierzchni asfaltowej.
Na przyszły rok również już mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji w Starych Buczycach, gdzie również będzie budowa nowej, wspaniałej drogi. Także Janów pięknieje, Janów ciągle się rozwija pod względem infrastruktury drogowej, ale i nie tylko. Niech wam służy na długie, długie lata. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś ziemię i poddałeś ją ludziom, aby służyli sobie wzajemnie z miłością. Prosimy Cię o błogosław wiernych, którzy w codziennych potrzebach będą posługiwać się tymi wytworami swojej pracy. Niech zawsze Ciebie uznają za najwyższe dobro i szczerze miłują swoich braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.